Dramatyczne wystąpienie Zełenskiego w sprawie wizji przegranej Ukrainy. Straszy nas, Europę, dziesiątkami milionów uchodźców. Polacy ocenili, kto powinien ich zdaniem tworzyć rząd. I odpowiedź, no pewnie nie jest zbyt zaskakująca. Stany Zjednoczone nie chcą już pomagać Ukrainie. Jak się okazuje, wyczerpali dostępne środki. Ale ile w tym prawdy? A na koniec prześledzimy sobie odprawy dla funkcjonariuszy TVP. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić naszą sondę uliczną, w której przeprowadziliśmy wywiady z Polakami dotyczące właśnie tego, kogo oni by widzieli na stanowisku premiera. Standardowo, jak to mamy już w swoim zwyczaju, nie stawaliśmy po żadnej ze stron, a w zasadzie stawaliśmy po każdej ze stron, no bo przeprowadzamy zawsze te wywiady z ludźmi w ten sposób, że jeśli ktoś jest za Morawieckim, no to my jesteśmy po stronie Tuska, żeby wejść w dyskusję. No i na odwrót, jeżeli ktoś jest za Tuskiem, to jesteśmy po stronie Morawieckiego, żeby właśnie wejść w jakiś kontakt z tymi ludźmi i zobaczyć, jakie mają realne, rzeczywiste argumenty. Często jak już się stawiamy po tej drugiej stronie, no to spotykamy się w ogóle z jakąś dziwną, niepohamowaną agresją, co jest no, słabo uzasadnione, no bo jednak chyba Polacy nie powinni aż tak bardzo emocjonalnie podchodzić do polityki. Ja rozumiem, że jest to emocjonujące, ale jeśli przysłania nam to oczy do tego stopnia, że nie jesteśmy otwarci na inne poglądy i na inne i po prostu nie dajemy pola do dyskusji, to nigdy nie damy sobie przekazać być może lepszych wartości, które byłyby dla nas korzystniejsze. A niestety pomału Polacy zaczynają wchodzić w taki format sekty, że jesteśmy wyznawcami danej osoby czy danej partii, koniec kropka, czego by oni nie powiedzieli, to jest dobre, czego by tamci nie powiedzieli, jest złe. A świat nie jest zero-jedynkowy. Dobra, nie będę już może przynudzał. Zerknijcie koniecznie na sondę. Link macie w opisie, bo tam się my zapytaliśmy tych ludzi. Zrezygnowaliśmy ze stricte Warszawy, tak jak nam mówiliście. Już nie robimy sąd tam pod Pałacem Kultury, bo mówiliście, że tam są za bardzo odklejeni ludzie od rzeczywistości. Więc przeszliśmy pod Warszawę, na bazarek, pod Biedronkę, po prostu, żeby porozmawiać sobie z normalnymi takimi, wiecie, ludźmi, którzy najczęściej no, chodzą jednak na wybory, jakieś poglądy mają, często to nie są już takie młodziki, jak właśnie pod Pałacem Kultury, gdzie tam są 18-19-latkowie, którzy no, nie za bardzo interesują się polityką, więc też często nie mieli nic do powiedzenia. Tutaj są często osoby takie, które no, jednak w tym siedzą, że tak to powiedzmy, więc te dyskusje też są dłuższe, trochę więcej jest no, wywodów konstruktywnych, więc można coś z tego wynieść poza większościowym odpowiadaniem, a nie mam zdania. Nie? No, zmieniamy się dla Was pod falą Waszych komentarzy, dlatego mam nadzieję, że to docenicie. Wejdźcie koniecznie na kanał Co Mówią, linki macie w opisie, a my już lećmy z pierwszym tematem. If you can't give us some financial support, okay, please. Give us a credit and we will give you back money. Porażka Ukrainy w wojnie z Rosją będzie oznaczała dziesiątki milionów uchodźców szukających schronienia w krajach NATO. Takie skutki klęski wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę podczas konferencji zorganizowanej w Nowym Jorku przez Reutera, w której wziął udział przez łącza wideo. Kijów jest zaniepokojony głosami, jakie pojawiają się w amerykańskiej partii republikańskiej, wzywającymi do ograniczenia pomocy dla Ukrainy, oznajmił Zełenski. Dodał, że nie jest jasne, co ewentualna wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku oznaczałaby dla Ukrainy. Zełenski podkreślił też, że choć niektórzy przywódcy myślą, że Ukraina nie może wygrać wojny, bo populacja Rosji jest większa, to jednak straty, jakie siły ukraińskie ponoszą na froncie, są znacznie mniejsze niż straty Rosjan. Podkreślił również, że mimo powolnych postępów obecnej kontrofensywy, Ukraina będzie nadal walczyć z siłami agresora i liczy na sukces na polu bitwy jeszcze w tym roku. Prezydent zapewnił, że Kijów jest otwarty na wszelkie głosy w sprawie propozycji pokojowych z wyjątkiem Rosji, w tym na opinię Chin, krajów afrykańskich i Brazylii. Former President Trump said that about 24 hours that he can manage it.
No ale jak to? To się trochę w ogóle kupy przestaje trzymać, bo Zełenski z jednej strony mówi o tym, że wierzy w sukces Ukrainy jeszcze w najbliższym czasie i jest jedyną osobą, która tak bardzo w to wierzy i jest to nieuniknione, Rosja przegrywa i tak dalej. My też jeszcze do niedawna mieliśmy dokładnie takie podejście, a z drugiej strony uprzedza nas o konsekwencjach tego, co się stanie, jak tej wojny jednak nie wygrają. Czyli w końcu jak to jest? Wygrywają i kontrofensywa przynosi rezultaty takie, jakich by wymagały chociażby Stany Zjednoczone, bo przecież Stany Zjednoczone dały już od razu na samym początku pomysłów jakiejkolwiek tej kontrofensywy, dali warunek, że dalsza pomoc będzie wiązała się z waszymi postępami w tej kontrofensywie. A sama kontrofensywa się przedłużała, sam jej początek, bo nie było zbyt wielu chętnych chyba do tego, żeby iść w to pole walki. No i spoko. Pytanie brzmi, dlaczego potencjalna porażka wojny na Ukrainie ma być wyłącznie winą Zachodu? Wygląda to tak, jakby prezydent umywał ręce od potencjalnej porażki na froncie, zrzucając winę na kraje, którym jeszcze nie tak dawno temu dziękował za okazywaną pomoc. Co więcej, mówienie o tym, że będzie to się wiązało z dziesiątkami milionów uchodźców z Ukrainy w Europie, jest stygmatyzacją tych ludzi przez prezydenta Ukrainy, bo on nam chce zagrozić tym, że Ukraińcy, których w jego mniemaniu nie chcemy, obsiądą Europę, jak jakieś takie niechciane muchy. No kurde, jak on traktuje swoich własnych obywateli? Jak takie właśnie mięso armatnie, wyrzutków Europy? Nie może chociaż o nich w momencie wojny, konfliktu u nich w kraju wypowiadać się w sposób pozytywny? Chyba tego oczekiwaliby Ukraińcy od prezydenta, tak myślę, nie? A nie mówienie, że przegramy wojnę, okej, ale przynajmniej ja się nie będę musiał męczyć z tymi milionami Ukraińców. Wy się z nim będziecie męczyć. No trochę to tak kurde wygląda. No i teraz słyszymy tylko o tym, że gesty dobroci są niewystarczające. Wojska ukraińskie według jego narracji radzą sobie świetnie, ale jeżeli nie będziemy dawać więcej niż już dajemy, to świetnie już nie będzie. Straszy nas kolejnymi ofiarami, będziemy właśnie, że kolejnymi ofiarami będziemy właśnie my, a jeżeli to nas nie przeraża, no to na wystarczającym stopniu, no to rzuca kolejnym argumentem pod tytułem zalejemy was migrantami. Tak jakby taki stan rzeczy zobowiązywał nas do przyjmowania ich, dawania im socjali, mieszkań i ogólnie utrzymywania ich, jak wynika z jego wypowiedzi. No jest to według niego po prostu nasz cholerny obowiązek i on nie musi nam w tym pomagać, no bo jego kraj jest w trakcie wojny, to niedobra jest o tym mówić. Europa pozbierała sobie imigrantów już i tak z Syrii, Palestyny, Iraku, no i już teraz mamy wystarczające problemy właśnie dotyczące migrantów, czy też uchodźców, jakkolwiek byśmy ich nie klasyfikowali. Niemcy też już mają dosyć wspierania Ukrainy tak po prostu z dobrego serca. Już zamierzają obniżyć im socjale, no dali im jakby nie było wysokie wsparcie i możliwość nauki języka, a oni coraz częściej nie chcą ruszać dupy i odsetek zatrudnionych jest stosunkowo niski, bo im wystarcza to, co mają. I ostatnio nagrywaliśmy o tym na BNB Extra podcast, zapraszam serdecznie, ale nagramy również o tym jeszcze jeden materiał, no bo jest dużo więcej informacji, które warto by było przedstawić. Chcę szczególnie podkreślić kontynuowanie pompowania broni na Ukrainie, a także wsparcie finansowe i polityczne dla Kijowa. To są kroki, które bezpośrednio przyczyniają się do dalszej eskalacji konfliktu i napięcia, powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zachód próbuje robić wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć przywódców Ukrainy. Mikołaj Patruszew jest przekonany, że kraje Zachodu przygotowywały Ukrainę do prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Federacji Rosyjskiej przez ostatnich 9 lat. No i Rosja co do zasady no chce przecież zniechęcić kraje Zachodu do tego, żeby zrezygnowały z pomocy Ukrainie. Pytanie jest takie, dlaczego Zełenski również chce nas zniechęcić? Następny temat. Weź, bo pan nagrywa. A niech nagrywa. No ale co ci ukradł? Człowieku. Moim dzieciom. Gorszego bagna jak... Andrzej Duda zdecydował się w pierwszym kroku powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, choć jego partia nie ma raczej szans na większość w parlamencie. To nie spodobało się większości Polaków pytanych w badaniu dla Super Expressu. 52% respondentów uważa, że prezydent Andrzej Duda nie postąpił słusznie, zapowiadając powierzenie misji utworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, przeciwnego
zdania jest 38%, a odpowiedź nie wiem wybrało 10%. Wynika z badania Instytutu Badań Polster przeprowadzonego dla Super Expressu. Co na tych uchodźców, nie, żeby tą listę podpisywać, to specjalnie mówili, a po co pani bierze, pani nie bierze. Referendum chodzi. Nie powiecie mi chyba, że nie spodziewaliście się takiej decyzji ze strony prezydenta, nie? A mimo tego, że ogólnie zdania są co do tej decyzji dość podzielone, to większość respondentów uważa, że wybór ten nie był słuszny, co może wynikać z tego, co widzieliśmy do tej pory. Jednak mimo wszystko nie jest wcale tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Kolorowo, rzecz jasna, dla Donalda Tuska i może kolorowo to jest złe określenie. Nie jest tak czarno-biało, jak mogłoby się wydawać, no bo to mimo wszystko jest 52% respondentów. Niewiele ponad połowa. No, z błędem statystycznym można powiedzieć, że połowa respondentów tylko jest zdania takiego, że to był błąd. Zatem cała reszta uważa, że albo była to słuszna decyzja, a tego zdania jest aż 38% osób, całkiem sporo, patrząc na tę ogólną narrację, która pokazuje, że no Prawo i Sprawiedliwość nie ma przecież możliwości stworzenia rządu, nie? I to jest matematycznie niemożliwe, no to jednak te kolejne 10% wybrało opcję nie wiem, nie mam zdania. Można by to uznać już za tradycję, że prezydent do tej pory wybierał premiera pod partię, która aktualnie sprawuje władzę lub która wygrała wybory. Generalnie to, co dzieje się teraz w Polsce, jest czymś totalnie nowym w naszej polityce, bo nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby partia, która wygrywa wybory, nie miała zdolności koalicyjnych, a partia, która przegrała wybory, teoretycznie miała zdolności koalicyjne, ale tak naprawdę nie są w stanie się porozumieć. Do tej pory umowy koalicyjnej nie ma, PiS im to wyciąga, no ale z drugiej strony PiS też nie ma umowy koalicyjnej z nikim, no jest taki misz-masz totalny. Jak zrobił to w 2012 roku Lech Kaczyński, pamiętacie? Powołał na premiera właśnie Donalda Tuska z opozycyjnej partii ze względu na jego zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, więc mają rzekomo właśnie takie potwierdzenie tego, że no przecież my już kiedyś tak zrobiliśmy, no to teraz robimy dokładnie to samo. No i z tego powodu partie lewicowe są niezadowolone z decyzji obecnej głowy państwa, podczas gdy 10% pytanych nie ma zdania. Mimo to najpewniej właśnie oni będą mieli ostatnie słowo w powoływaniu następcy premiera podczas trwania wyborów. Jednak pamiętajcie, że ktokolwiek by nami nie rządził, to i tak z pewnością będzie to dobrze znana nam twarz. Wiadomym jest, że Polacy od lat wybierają pomiędzy PiS-em a Tuskiem, pomiędzy Kaczyńskim a Tuskiem. Kaczyński powołuje tam sobie nowe twarze, Tusk działa raczej w pojedynkę, też ma jakieś tam swoich ludzi, ale to raczej on będzie premierem. Chyba nie myśleliście, że zobaczymy w tych wyborach jakieś nowe osoby, nie? No dobra, sprawę, nasz system wyboru, no, nie różni się to szczególnie od tego, co możemy obserwować chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybór też jest jedynie pomiędzy, no w zasadzie tylko dwoma partiami, a jeśli chodzi o wybory prezydenckie, pomiędzy dwoma osobami. Bardzo podobnie jak u nas. Lubimy wybierać to, co jest nam znane. Nawet jeżeli nie ufamy tym, na których głosujemy, to najprędzej wybierzemy nazwisko, które w ogóle jakoś tam kojarzymy, a tego kojarzę z telewizji. Jest partii, która jest przeciwna tej partii, której nie lubię, więc to będzie mój wybór. Nieważne, że to jest jakiś bandzior, gościu, który niejednokrotnie sprzeciwiał się woli wyborców, który obiecywał jedno, w przeszłości robił drugie. Nieważne, byleby nazwisko się zgadzało i był z tej partii, która jest przeciwna tamtej partii. Wolimy wybierać między mniejszym złem a większym, niż dać szansę po prostu komuś nowemu. Ale zostańmy może przy temacie Stanów Zjednoczonych. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has arrived in Canada as he continues his effort to rally Western nations' support for Kyiv's efforts to repel Russia's invasion. John Kirby poinformował, że prawie całość środków przekazanych przez Kongres USA na wsparcie Ukrainy została już wykorzystana. Jak zaznaczył, zużyto około 98% funduszy, które Kongres przeznaczył na ten cel. Kirby podkreślił, że te liczby pokazują, jak istotne jest, aby Kongres uchwalił kolejną transzę funduszy. Jak dodał, jest to konieczne, aby kontynuować wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu. Przedstawiciel Białego Domu wyjaśnił, że spośród ponad 60 miliardów dolarów, które Kongres przydzielił na pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Kijowa od początku wojny, wykorzystano już około 96%. Niektóre kategorie pomocy, takie jak bezpośrednie wsparcie finansowe dla ukraińskiego budżetu, zostały całkowicie wyczerpane. Z budżetu na pomoc wojskową pozostało mniej niż 10%, w tym ponad 1 miliard dolarów na uzupełnienie amerykańskiego arsenału. W ubiegłym tygodniu rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder, poinformował,
że wojsko nadal ma uprawnienia do przekazania Ukrainie uzbrojenia o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Ukraine has been pushing hard for the M1 Abrams since Washington promised them to Kiev in January. I thank United States of America and Mr. President for the new defense package for Ukraine, a very powerful package. Thank you so much. And it has exactly what our soldiers need now. Stany Zjednoczone ostatecznie komunikują o końcu wsparcia dla Ukrainy. John Kirby poinformował, że prawie całość środków przekazanych przez Kongres USA na wsparcie Ukrainy została już wykorzystana. Jak zaznaczył, zużyto około 96% funduszy, które Kongres przeznaczył na ten cel. No i jest to katastroficzna informacja dla Zełenskiego, no i chyba też dla nas, skoro już nam grozi zalewem Ukraińców, kiedy nie będziemy pomagać, a już są deklaracje, że chyba Stany Zjednoczone, czyli ten kraj, który najbardziej pomaga, nie będzie pomagał. Polska też się odcięła. Więc kto został? No i pewnie będziemy za niedługo słyszeć, jak to Stany Zjednoczone zdradziły Ukrainę, ale komunikat jest prosty. Daliśmy wam wystarczająco i powinniście sobie już z tym poradzić. Jeżeli nie byłoby na tyle dużej korupcji w waszym kraju, to pewnie byście dostawali jeszcze więcej. Ale Zełenski, który miał być tym odkorupcjonogennym człowiekiem na Ukrainie, prezydentem, który miał uzdrowić ten kraj, okazał się jednym z tych wszystkich oligarchów. No, niestety nie poradził sobie w tym temacie. Stany mają teraz o wiele więcej rzeczy na głowie, w wyniku chociażby konfliktów w Izraelu, czy nawet prowokacji Chin. Logiczne jest więc, że mówimy o zmniejszeniu albo zastopowaniu wsparcia w kontekście tego, że Trump zyskuje przecież teraz na poparciu, właśnie przez to, że wystarczy, że mówi, że nie będziemy nikogo popierać i pieniądze mają zostać w Stanach Zjednoczonych. I to się Amerykanom podoba. Ciężko się im dziwić. Cytując byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wystarczą mu 24 godziny, żeby zakończyć konflikt na Ukrainie. Jak to na Donalda przystało? Tusk też ma swój sposób na zakończenie konfliktu. Jak wynikało z naszych wyborów, Trump może też mieć teraz szansę na wygraną. Ma jakby nie było największą szansę i raczej zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku, chyba że zostaną mu postawione zarzuty i zostanie, znaczy zostały już mu tam postawione zarzuty, ale chyba że odbiorą mu prawo do kandydowania. Bo jak myślicie, co zmieniłoby się na świecie, gdyby jednak Biden przez swoją politykę zagraniczną przegrał te wybory? Czy zapanowałaby nagle demokracja i pokój na całym świecie? Putin by się ugiął? No wiadomo, że szarpią Trumpa na lewo i prawo, jednak jak widać on też niezbyt się poddaje. Może faktycznie Biden się boi właśnie tego, że Trump zyska tutaj jeszcze większe poparcie i się okaże, że te wybory przegra, więc idzie bardziej w politykę Trumpa. No generalnie Stany Zjednoczone też są rozszarpywane na lewo i prawo. Trump raczej na pewno wygra, na co wskazują wszelkie sondaże, dlatego chcą go jak najszybciej udupić. Ale udupiona to teraz wydaje się właśnie Ukraina. Lećmy dalej. Kiedy do zmian w TVP w końcu dojdzie, a pracownicy telewizji będą chcieli zasłonić się zmienianymi na prędce umowami, będą musieli liczyć się, że sąd je zwyczajnie unieważni. Zwraca na to uwagę Borys Budka. W reakcji na doniesienia o nerwowych zmianach w zapisach umów, które wydłużają okres wypowiedzenia, odwołuje się do kodeksu postępowania cywilnego. Wiele z tych rzeczy da się odkręcić włącznie z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych korzyści. Komentuje. Niedawno media obiegła informacja, że wymyślono, w jaki sposób można chronić majątki gwiazd mediów publicznych, które przez 8 ostatnich lat podlegały pod polityków PiS. Z ustaleń portalu Press.pl wynika, że w umowach pracowników TVP ostatnio wprowadzany był aneks, z który przedłuża im okres wypowiedzenia nawet do roku. Zmiana ta miała dotyczyć m.in. najbardziej rozpoznawalnych twarzy ekranu, czyli Magdaleny Ogórek, Michała Rachonia, Miłosza Kłeczka oraz Michała Adamczyka. Aneks ma sprawić, że nawet po zwolnieniach pracownicy TVP będą otrzymywać sowite wynagrodzenie. Do sprawy, która podpaliła opinię publiczną, w rozmowie na sejmowym korytarzu odniósł się szef klubu KO Borys Budka. Polityk jasno wskazał, że wprowadzanie takich zapisów, o jakich słyszeliśmy ostatnio w przypadku gwiazd TVP, prawdopodobnie skończy się przed sądem. To, co zrobiono w reżimowych mediach, to jest działanie na szkodę interesu publicznego. To, w jaki sposób wynagradzano ludzi za tworzenie hejtu, propagandy, nienawiści, może być przed sądem wzruszone, ocenił Budka. Budka dodał także, że ma przekonanie, że nie wystarczyło wprowadzić zapisów do umów, by wszystko skończyło się po myśli szefostwa Telewizji Polskiej. Prezydent będzie odpowiadał karnie za to, co robi także dzisiaj. To mogę wam państwu obiecać.
umowach pracowników TVP ostatnio znalazł się aneks przedłużający ich okresy wypowiedzenia nawet do roku. Borys Budka wypowiedział się i powiedział, że takie działania mogą skończyć się w sądzie. Jako prawnik uważam, że wiele z tych rzeczy da się odkręcić wyłącznie z obowiązkiem zwrotu niezależnie pobranych korzyści. W Polsce jest klauzula generalna, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą bądź mająca na celu obejście prawa, to jest kodeks cywilny, a także generalna zasada, że prawo nie chroni tych, którzy działają sprzecznie ze społecznie-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współżycia społecznego. To jest tak zwana skarga pauliańska, czyli jeśli zrobiłeś coś celowo, żeby ominąć prawo, no to to, co zrobiłeś, jest prawnie nieskuteczne. PiS szykuje się na grę polegającą na byciu opozycją i budowaniu kontrnarracji dla nowego rządu. Do tej pory mogliśmy obserwować starcie pomiędzy dwoma rodzajami mediów, które nabywały swoje środki od zagranicznych sektorów i inwestorów. No ale teraz okazuje się, że no, jest takie dość spore ryzyko, że będziemy mieli narrację tylko jedną, słuszną, demokratyczną. Jak w Korei Północnej.